Reptile Room. Pokażę wam, jak wygląda moja hodowla, jakie liczy gatunki, ile jest tych gatunków i... No fajnie wam pokażę, co jak. Więc zaczynając po kolei, jest to jaszczurka perłowa, Head Melanistic, samica. Bardzo możliwe, że w ciąży, więc może niedługo będą jakieś maluchy na sklepie, jeśli się to uda. Bo mam też do niego, dla niej samca, który jest w innym terrarium gdzieś tam, ale pies to będzie potem, to potem, kamerzysta. No i potem wam je pokażemy. Teraz wam pokażę, jak wygląda ta samiczka i czym się różni od drugiej samicy, która jest klasykiem, i od samca, który jest bodajże z Peru. W tym terrarium nie ucina, nie zabija. W tym terrarium się driguje jaszczurka szmaragdowa. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć tylko tyle, że dostałem ją od dziewczyny na dzień chłopaka. I co o niej tutaj? Jej nazwa angielska to jest Gastropholis prasina. Musiałem to przeczytać, bo nie mogę tego wypowiedzieć. No, lecimy dalej. W tym pojemniczku mamy tutaj, ja dobrze pamiętam, Irminię. No, tak. Irminia chyba dorosła samiec. O chuj, samiec. No, jest Irminia, zaraz ją pokażemy. Tutaj obok mam mech, nie pytajcie mnie czemu, mam tu mech. Będzie do scenek z żabami. Nie ma żab, no nie ma, ale sobie kupię. Tutaj mamy jakiegoś takiego ładnego pająka. Nazwy nie pamiętam, bo nie przykleję naklejki, a mam dużo pająków, więc pokażę wam po prostu. Tutaj mamy chyba... Co my tu mamy? A, tu jest Ryopagopus SP Hati Hati L5, bodajże. To Metallica i Ryopagopus Sumatra Tiger. To jest taki fajny rzesik. Pokażę największe realne są mnie w hodowli, z której jestem totalnie dumny, nie? Chodźcie tu, zobaczcie bliżej. Wiecie, co to jest? Nie wiecie, bo tego nie macie, bo to jest rarytas. Karaczan turecki. Dobra, teraz wam pokażę większość moich ptaszników. Czemu większość, a nie wszystkie? Ponieważ no, trochę ich jest. Wybrałem sobie około 9 sztuk jaszczurek sycylijskich, 2 samce i ciężka matka 7 samic, które złożyły mi jajka. Ale do tego przejdziemy dalej, bo mam młode, nie? Tak jakbyście chcieli wiedzieć. A co mogę wam o tym powiedzieć? No nic, no widzieliście mnie filmy, więc myślę, że wiecie. Kilka scenek i tyle. Lecimy dalej. Tutaj mamy kilka terrariów, to są gekony płaczące, czemu płaczące, bo im przykro. Jest gekon turecki. Yo. Tu jest kilka gekon tureckich, a tak bez beki. Tu jest jeszcze dwie, w sumie parka regalisów, oczywiście. Tutaj mamy Poe Striate, nie seks, duży, a tu jest duży nie seks Poe Ornata, czyli ptasznik zdobiony. A tu jakbyście się pytali, to mam stado kwiatów oraz puste terraria, które będę robił w następnych odcinkach.
Co mogę powiedzieć jeszcze? Tu są ikony. Okej. Są to 3 sztuki. Bardzo mi lubię ludzi. Nie kupujcie takiego wikona, jak chcecie mieć wikona na rękę, bo agamę przesuwam i tego się nie wytnie. No, zaraz wam pokażę, jak wyglądają. Są 2 odmiany barwne, 2 samice i 1 samiec z odłogu, bo nie było innego. No i wam pokażę, jak to wygląda. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ja mam też agamę bredo, której w sumie no, nie chciałbym, więc ona jest na sprzedaż. To jest samica. Jedną jej wadą jest to, że ma taką białą plamę. To jest poprzedni hodowcy. Nie pamiętam, kogo kupowałem, to było na giełdzie. Trochę dawno temu. Samica ma około 5 lat, więc jakbyście chcieli, to odzywać się na Facebooku czy na Instagramie. Będę podany w opisie. No i jest tutaj miała bredota w tym oto akwarium przejściowym. Czemu przejściowym? Bo przejściowym i tak. No i wam tyle wam powiem. Teraz w sumie mam pytanie. Nie przestałem. To porobię i bomby. Teraz wam w sumie mogę pokazać moje pytony, które nie są do końca moje, ale jeden jest mój, drugi jest nie mój, ale chciałem je zeswatać, więc mam 2. Mam Hedreda i Melanistic, ileś tam procent, dokładnie nie pamiętam, ma być to zapisane. No, a one tak wyglądają. Tylko od razu mówię, że są przed wylinką. To jest moje nowe terrarium. Tutaj coś się dzieje. A mianowicie są tutaj tarsowce sudańskie chyba, tak? No, jakoś tak. Pewnie zapytacie, czemu ja nie powiem na połowie nazw. Albo mam kurwa tego od chuja. Więc taka jest moje wytłumaczenie. Taka ty. Nie takie, taka nie. Ale kontynuując, pokażę wam jakieś zbliżenia, jak to wygląda. I lecimy dalej. Kurwa, wstanę, bo mnie boli, nie? Pamiętacie ten terrarium, no dokładnie te, z jednego z... Robię terrarium dla moich rarytasów. Są tutaj variabilis oczywiście. No i pewnie wiecie jak wyglądają, ale chciałbym wam jeszcze raz pokazać, bo mam nową kamerę. Tak, mam nową kamerę. I teraz wam pokażę jak na tej nowej kamerze, yo! Na kolanach, a to dlatego, że nie miałem jak zrobić innej sanki. A tutaj są oczywiście te młode jaszczurki sycylijskie, o których też pewnie wiecie. Pies z tym. No, jest tutaj chyba 8 sztuk albo 9. A tak one wyglądają. Zaraz zrobimy przybliżenie. I to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Jezu, tu jest jeden z moich rarytasów, takich już bardziej rarytasów. Jest tutaj agama kołnierzasta, raczej bardzo mało osób je ma w Polsce. No i co mogę powiedzieć o tym stworzeniu? Delikatne takie, jak na agamę, ale w sumie dało się ją wziąć na rękę i widzicie, nie syczy, nie gryzie, jak to w niektórych filmach się pokazuje. To jest samce, pamiętam, samce rośnie mniejsze, albo samice, ty, czekaj. Nie będę googlował, sprawdzicie na necie, a też jej nie kupicie raczej tak łatwo, więc nie będę wam podawał. Najwyżej nagram jakiś opis gatunkowy, kiedy jak to wygląda stworzenie. No, ale będę już przybliżają. Lecimy dalej. Tutaj mamy piaska tak zwanego. Czemu piasek? Bo pierogi są suche, no nie? Takie, jak się wydaje, takie suche. No i taka też się taka wydaje. Jest taka sucha, nie? Skochana w ogóle, nie? No i ją tak nazwaliśmy. To są piaskie. I co wam mogę o tym powiedzieć? No,
kochane stworzenie, nie? Agamemnotylowy tak by był. Nie wiem, czy mówiłem. Miałem trzy, jedna mi padła, drugą sprzedałem, a trzecia, czyli została ze mną. A sprzedałem tamtą, ponieważ chciałem zrobić harem, a tamta była z tego samego miotu. Zaraz otrzymałem oczywiście lepsze scenki z samą szczurką. Jak widzicie, jest kochana i bardzo lubi w ogóle jeść. Jest taki razek. Dobra, więc na dzisiaj kończymy film. Mam nadzieję, że wam mój Reptile Room, Reptile Exotic Room się podobał. Zostawić jakiegoś lajka, suba, bo no, motywuje mnie to do roboty, co nie? Bez tego to tak średnio robić, jak stoję w miejscu, się nie rozwijam. A w sumie dzięki wam się rozwijam, dlatego rozwiń mnie. A teraz siema.